Witam serdecznie, ukłony Wojciec z tej strony i trzeci odcinek z gry Grey Hill Incident. Trzeci odcinek z gry i powiem wam szczerze, że z tego co zdążyłem już zauważyć, gra zbiera przesuper fajne recenzje. Jest chyba uznawana jedną z najgorszych gier, która została wydana w tym roku. Całe szczęście, że nie dałem się skusić za wersję za 149 zł. Wersja tańsza za 109 była sprytnie ukryta, natomiast ja dzięki swojej spostrzegawczości dostrzegłem tą różnicę 40 zł i ją wykorzystałem. Kupiłem tą grę, powiem wam szczerze, z nadzieją, przynajmniej zwiastun tak sugerował, że będzie pierwszą fajną grą o szarakach. Niestety nie spełniła oczekiwań, jest krótka, niedopracowana do tego stopnia, że momentami wręcz denerwująca. Mamy teraz punkt kontrolny. Dotarłem do miejsca, w którym najprawdopodobniej będę musiał znaleźć 5 rolek folii aluminiowej. Natomiast całe to miejsce jest dość gęsto obsadzone przez łobcych. Łobcy w końcu się pojawią w dość dużej ilości. Rolki folii aluminiowej trzeba będzie odnaleźć. Oczywiście wymijając łobcych w miarę możliwości, nie dając się złapać. W momencie, kiedy zostajemy złapani, zostajemy uprowadzeni. Przypominam, że uprowadzony został nasz syn, znaczy syn głównego bohatera Ryana, który nosił imię Henry. Henry'ego porwano. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, czy jest szansa, żeby tego Henry'ego jeszcze uratować. Nie możemy zaznaczyć łobcych, nie możemy śledzić ich tras. Oni chodzą tutaj dość chaotycznie. Mamy możliwość odstrzału takiego typa. Odstrzeliwujemy go dwoma pestkami, zabijamy go na amen. Ewentualnie możemy mu przywalić kijem. Trzy razy trzeba go trafić i wówczas po trzecim trafieniu on pada, ale niestety nie ginie. Czekajcie, za te drzwi... O, dobra, nie zauważył nas chyba nikt. Może się zdarzyć, że tu wejdzie. Co mnie zresztą wcale nie zdziwi. Szukamy rolek. Rolek folii aluminiowej. I idziemy dalej. Staramy się znaleźć tych rolek 5. Mamy z tego co widzę już drugą rolkę, czyli brakuje nam jeszcze 3. Jakby nie szwendamy się specjalnie, narażając się na spotkanie z łobcem, mamy po prostu kondycję pana z astmą. Nie wiem ile astma ma tych swoich podgrup, natomiast w naszym przypadku ta astma jest chyba w tym najgorszym wydaniu, czyli dyszymy po kilku krokach. Poza tym pragnę jeszcze zauważyć, że łobcy, którzy tutaj krążą, których póki co jeszcze nie widziałem, natomiast oni tu są na 100%, jest tu kilku. Ma to do siebie, że oni, kiedy nas zauważą, po prostu idą. Dopiero w pewnym momencie, kiedy są na tyle blisko, że jesteśmy w ich zasięgu, zaczyna zostać wydawany dziwny... O, jest tam jeden łobcy, widzicie? Jest jeden. Jakby nie mogę go zaznaczyć, co... O, tam jest drugi, już idzie. Dobra, spadamy. Niemożliwość zaznaczenia go. Tym bardziej też nie mogę podejrzeć, jaki on ma ten zasięg wzroku. Przez co działam po omacku. Nie wiem, na ile to jest zrobione, aby po prostu utrudnić grę, a na ile to jest... O, zwykłe niedopatrzenie, dobra. Jest, łobcy. Łobcy jeden. Słuchajcie, spróbujemy go zabić. On pada od dwóch strzałów. Będziemy jednego gnoja mieli mniej. Dobra, mamy trzecią folię. Czyli, jak łatwo policzyć, folii do znalezienia zostały nam jeszcze 2. Tutaj jest miejsce, do którego powinniśmy dotrzeć, kiedy zbierzemy 5 rolek. Musimy się niestety zawrócić. I próbować dalej. Ja spróbuję sobie tutaj... przywalić łobcemu z baseballa. Nieco go... Można się oczywiście chować tutaj w tych miejscach, w tak zwanych wychodkach. Natomiast chowanie się tutaj jest dobre w momencie, kiedy łobce nas nie widzi. Natomiast kiedy nas widzi, to przyjdzie za nami. I otworzy nam drzwi. I nas wyciągnie. Możemy oczywiście jeszcze spamować. Spamowanie to jest taka ostateczna już szansa, żeby się wydostać z objęć łobcego. O, tam jest łobcy. Gdzie on idzie? Czy on zawraca? Ciężko stwierdzić. Tam jest. Dobra, spróbujmy wejść.
Najwyżej go zabijemy. O kurwa, dobra. Spadamy. Widzicie, to jest hamuwa pełną gębą. Dobra, podejdź. Dobra. Pozbyliśmy się drugiego. Idzie kolejny. Teraz niestety jedyny do dyspozycji został nam kij baseballowy. Niestety nie mogę szarżować z kondycją. Bo z kondycją jest słabiutko. Ciężko gnoja zgubić. Słyszycie, on w ogóle nie słychać go, jak on do nas podchodzi. Idzie. Spamuj, spamuj! Dobra, spadamy. Trzeba mieć dobrze wyczucie, machanie tym kijem to jest dramat. Dramat. Niestety została mi tylko jedna pestka, która go nie zabije. Pestek jest naprawdę jak na lekarstwo. Teraz będzie nas gonił do momentu, aż go nie zgubimy. Mógłbym w zasadzie wejść do kibla, ale to mi nic nie pomoże. Idzie. Dobra, robimy go. No, dobra. Dobra. Jeszcze raz. Kuźwa masakra. Użeranie się z taką grą w dzisiejszych czasach. Ja nie wiem, to sobie sam po prostu robię pod górkę i to dość mocno. Spróbujmy znaleźć kolejną folię. Jestem wyprztykany z wszelkiej tężyzny fizycznej. Dobra, szukamy, jest. To jest czwarta. Bierz to, zobaczcie, nawet podnieść nie można. I spadamy stąd. To będzie czwarta rolka, potrzebna nam jeszcze jedna. Kurde, nie wiem, gdzie ona może być. Rozglądam się za obcym i jest tu jeden. Nie widzi nas, ale ja nie wiem, na ile on nas nie widzi. Kurde, nie widać tego zasięgu wzroku właśnie, o to chodzi. Gdzie tu szedł? Odpalił swojego lasera. Wolałbym, żebym teraz nie został wykryty. Bo tepnie mnie do początku całego tego zbieractwa. Będę musiał znowu po raz kolejny zdobywać wszystkie rolki folii aluminiowej. Mocno słabo bym powiedział. Czekajcie, on idzie teraz w tamtą stronę, ale on mnie zauważył? Kurwa, nie wiem, już sam zwariowałem teraz. Spróbujmy. Chyba został mi do spenetrowania tylko ten dom. Dobra. Jak ogarnę tą folię, to jesteśmy... Zamknij te drzwi. To fuck, gdzie jest folia? Gdzie jest folia? Dobra, jest folia. Bierz to! Zobaczcie, nawet wziąć nie można, zobaczcie. Co za gówno! Dobra, spierdzielam. Teraz muszę wrócić do knajpy. I tutaj zaliczymy punkt kontrolny, który spowoduje, że przez chwilę odetchnę z ulgą. Nie idzie za nami ten łeb. Dobra, nie oglądam się, po prostu... Dobra, weszliśmy. Musimy znaleźć Amy. Ale zanim znajdziemy Amy, spróbujmy znaleźć cokolwiek tutaj, co mogłoby nam się przydać. Niestety nie ma tych rzeczy zbyt wiele. Nie ma amunicji, nie ma niczego. Są jakieś porozrzucane gdzieniegdzie książki, to jeszcze powiem wam szczerze na początku. Czym dalej w las, tym tego wszystkiego mniej. Jakby zapału starczyło tylko na początek. Mam tą latarkę, co prawda. Nawet latarka musi być tu nieco dziwna. Dobra, znajdźmy Amy. Znajdźmy Amy. Albo przede wszystkim znajdźmy wyjście z tego. Dobra. Nie wiem, czy nie powinienem zaglądać ze samochodów. Czy w samochodach czasami nie powinno być jakoś dość nisko siedzę. Samochody generalnie służą tu jako miejsca, w które powinienem się ukrywać. Oczywiście ja w tych miejscach się nie ukrywam. Tam jest Amy, ja już widzę. Tam się świeci. Tam się coś dzieje. To jest kościół, do którego chyba prędzej czy później tak trafię. Przynajmniej według zwiastuna. Będzie to jakieś rozmowa z jakimś cepem w środku. Tutaj natomiast, zobaczcie, jest kawał blachy falistej. Nie mogę tego przesunąć. Ta gra działa według jakichś dziwnych zasad.
Nie można pewnych rzeczy zrobić wcześniej. Po prostu na każdą rzecz przyjdzie w końcu jakiś określony czas, kiedy będzie można tą rzecz wykonać. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę ja już to mówiłem w jakimś odcinku, chyba nie z Grey Hero, z innej gry, że tą grę można machnąć półtorej godziny. A może i nawet i szybciej. Jeżeli wiecie, co macie robić po kolei, to jest kolejny punkt kontrolny. Dobra, mamy Amy. Hello, Amy. Ryan, thank God you're here. Thank God you're here. No, siedzi nóżka na nóżkę. Okay. They abducted Henry. I have to find a way inside that UFO. Meanwhile, I've been trying to get to Brandon's house because Brandon's he's in trouble too. We'll help you, Ryan. The cars don't drive anymore, but maybe this old biplane does. We could use the biplane to get near the UFO. That seems like a long shot. But I guess it's our only option. But even if we do get close, how the hell are we gonna get inside of that thing? I don't know. Maybe Matt has a solution for that. He is on the farm to get some stuff. Can you tell him that the biplane is almost repaired? All right. And by the way, that officer you called? They got him. They imprisoned him in a barn somewhere around town. I also found some odd documents about Greyhill in a squad car. I never call the police. Brandon forbid that. Yeah? But I thought you don't listen to our chief. Usually I don't listen to him. This time I did. Okay. But who called him then? I don't know. I'll go talk to Matt now. Idziemy pogadać z Mattem. Ryan, we'll find a solution to rescue Henry. No nie wiem, to twoje pocieszanie nie brzmi wiarygodnie. Masakra, masakra. To zobaczcie, jak oni ją usadowili tutaj. Siedzi. Ja nie wiem, co ona tu w ogóle robiła, coś tu się działo, spawała. Dobra, nieważne. Spójrzmy, czy jest ewentualnie możliwość podniesienia czegokolwiek. Przydałoby mi się jakieś naboje. Grey Hill. Winner, coś tam. Rozejrzyjmy się po tej. No nic nie ma jak zwykle, nie? Bida z nędzą. Is that you? Dobra, musimy teraz odnaleźć Matta. Matt najprawdopodobniej ma jakieś odpowiedzi na pytania, których szukamy. Ale faktycznie, czy ma te odpowiedzi, to jest... no, dowiemy się, jak go znajdziemy. Ja już mówiłem niejednokrotnie, drogowskazami tutaj, gdzie dalej iść, są te lampy. Czyli jeżeli się zgubicie, a powiem wam szczerze, że często się tu gubiłem. Co podejrzewam było też jakby planem twórców tej gry, żeby wydłużyć rozgrywkę i gubić się w nieskończoność. Dobra, spójrzmy, co my teraz mamy. Zamknij te drzwi. Dobra, musimy znaleźć klucz. No i mamy klucz. Klucz, którego nie mogę podnieść. Dobra, jest. Wyłaź. Zamknijmy drzwi. Nie wiem, czy zamykanie drzwi ma jakikolwiek sens, w każdym razie ja z tego... Hello? Kurwysko. Hello? Help, I'm locked in here! Matt, what are you doing in there? Co, on się zamknął w sejfie? Aliens came and I hid in the safe and now I'm... Super. I'm locked in here. Oh, shit! Okay, I don't know the code, but I'll look for it, so just hang on. Wait. Ryan, you don't think that they, you know, probe us when we become abducted? What? I don't know, man. They abducted Henry. Try not to think about that right now. Just hang on and let me get you out of there. Oh, Ryan. We'll help you. Please. Czekajcie, czy to jest to, co myślę? Amunicja. My back hurts already. But make sure the Greys don't follow you into this room. Okay. Otherwise, you have to lure them away.
Dobra, słyszę, że tutaj są. Na szczęście mam dwa naboje, dzięki czemu będę mógł zabić jednego szaraka. Nie wiem, ile tutaj będzie na terenie... na tym małym terenie, natomiast jeden mniej to zawsze duże odciążenie. Tutaj jest, widzę. Wraca gnój. O, wraca gnój. Dobra, zrobimy go. Kurde, balans przestrzeliłem. Dwie peski przestrzeliłem. No wioska, wioska straszliwa. Ile jest? Jeden? Czekajcie, spróbujemy go kijem. Dobra. Raz. Dwa. Dobra, spadamy. Może się uda. Kurde, nie uda się. Jest ich dwóch. Co komplikuje nieco sytuację. Fuck shit. Mam ich odciągnąć, ale jak ja mam to zrobić? Fuck shit. On będzie teraz za mną szedł. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Spadaj, wieśniaku. Straciłem parę straciłem. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jest, znalazłem mata, wyciągnąłem go. I co teraz? What now? All right. I'm gonna go talk to Amy about our plan to rescue your son. Can you go and search for a barrel of kerosene and bring it to the barn gate? Yeah, I'll go find one. You just better have that plane ready. Okej, czyli mam znaleźć jakiś karnister z naftą. Kurde, tak przestrzelić i zmarnować jedną pestkę. Masakra, rozejrzę się tu jeszcze, czy nie ma? Nie ma, no niestety. No dobra, wychodzimy. Gdzie może być karnister z naftą? Gdzie są te gnojki? Czekajcie, tam jest latarnia. Jest! To chyba to! Dobra, tylko teraz jak stąd wyjść? Pod drzwi stodoły. Być może... wyjście będzie ta falista blacha, której nie można było otworzyć, oby się otworzyła, niestety. To nie wiem, którędy teraz mam się wydostać. Pod drzwi stodoły. Czekajcie, muszę nabrać krzepy. To jest dziadostwo, no nie mogę przejść. Nie wiem pod które drzwi, której stodoły. Pod drzwi te, ale którędy mam przejść? Czy ja mogę tamtędy? Tam z tego, co byłem zorientowany, to... Czekajcie, jest chyba. Nie no, zamknęło się wszystko. Ryan! Ryan, can you hear me? Huh? Apone! I can hear you! What happened? Not sure. I can't think straight. They cut me bad. Think I got away before they could finish. They put something in me. It's cold to the touch. Some kind of metal, maybe. I'm almost at the church. Can you see it? Meet me inside. We need to talk about next steps. All right, I'll be right there. Dobra, okej, czyli dostarczyłem karnister z naftą, natomiast muszę się teraz dostać pobliżej kościoła. Ja wiem, gdzie jest kościół.
Przed chwilą praktycznie tam się dostałem. Mam nadzieję, że tym razem będzie mi dane odsunąć sobie drogę. Dobra, nie ma jak tych gnoi tutaj. Ja teraz dopiero, fuck. Co za shit. Wchodzimy, okej. Okay. Zamknę drzwi, chociaż nie wiem, czy łopce do kościoła wchodzą. Ojciec Abraham. Behold, a stormy wind came out of the north. A great cloud with a fire enfolding itself, and the brightness round about it, and out of the mist thereof, as if it were glowing metal, out of the mist of the fire, and out of the mist thereof came the likeness of four living creatures. And this was their appearance. They had the likeness of a man, Father, and everyone had Brian. Four. Don't you hear that I'm preaching? Stop interrupting me! Did you see a police officer come through here? His name is Apone. And you think he can secure you from the angels? Nie mogę bliżej podejść? Nie mogę. Father, those aren't angels. This is an alien invasion. They abducted my son and I need to save him. Who knows what they're doing to him? Ryan, he is in God's hands. What do you think would I give that the angels take me? Your son is blessed. It begins. It begins now. Co to teraz porwą? Ojca? Z krzesłami razem. O nie, masko. Tak szukałem przy tych prymitywnych, słabo zaprojektowanych ławkach i będzie jakiś naboi. Amen. Zdobyłem trochę. Amen. Mogę teraz sobie podejść. Kurde. Pestka, chociaż jedna mi się przydała. Nie chcę mi się też do końca wertować tych ławek, bo podejrzewam raczej najprawdopodobniej niczego ciekawego tu nie znajdę. Powiem wam szczerze, nawet te pęski, które znajdowałem do tej pory, były tak słabo, kuźwa, zaznaczone. W ogóle nie były zaznaczone. Zobaczcie, jak to wszystko jest urządzone. No tragedia. W kościele. Widzę, że miał słabość. Co to jest? Półka, ale na tej półce nic nie ma. No nie no, wieś straszliwa. Czekajcie, klucz. Dobrze zauważyłem, klucz. W życiu bym tego klucza nie znalazł. Nawet nie wiedziałem, że trzeba go szukać. Natomiast całkowicie przypadkowo. Podejrzewam, że tutaj trzeba będzie podejść. Możemy do Charge of Green Hill. A, sakra. Gra przedpotopowa. Where now? To jest rzeka, czyli... Tędy raczej nie. A, tu jest ten policjant, który był. Ryan, glad to finally meet you. Listen, these motherfuckers, they probed me. Sądę w dupę. I can't help you anymore. Dawaj jakieś naboje chociaż. The man who sent me here. Take it. 5550199. They took my son. Do you know how to get him back? Call the number. He'll know what to do. He'll help you find your son. Help you stop this invasion. He's done this before. Don't call anybody else. Not the police. Not the government. They won't help you. Not unless you want to end up in the psych ward if you survive all this. Only trust the man on this number. I never thought I'd die in a goddamn graveyard. No, umrzę na cmentarzu, no ironia. Już krótko do tego. Co, numer? Ja pierdzielę, nie, no, po prostu tak to było zagrane. Czekajcie, mogę mu pistoletu zabrać? Dobra, już po ptokach. A latarki? Ja, chrzanie, nic nie można zabrać. Łopcy jeden zabity. Dobra, teraz by się przydało dowiedzieć, gdzie ja mam iść. Dobra, jak mówiłem wcześniej, kolejne punkty naszej trasy są zaznaczone w ten i inny sposób. Czyli będziemy sobie przesuwać tutaj blachę. Gdzie ja teraz jestem?
Ciężko stwierdzić. Punkt kontrolny. Tu jest jakaś lampa. Dobra. Muszę nieco ostrożnie, bo... Nie wiemy nigdy, kiedy łowce się zaczną znikąd pojawiać. Dobra, wchodzę na chatę. Książka. Umowa z obcymi. Jak rząd kłamie i zataja przed nami prawdę. Żeby to trofeum. Te trofki tu mi wpadają. Jeszcze platynę zdobędę z tej gry. Jest telefon. Uszkodzony. Palić się chamy. Słupek telekomunikacji. Aha, dobra, czyli będę musiał podjąć jakieś naprawy? Na końcu ulicy. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest ten koniec ulicy. Dobra, na pewno nie tutaj. Chyba tam. Jest, są łopce. Dobra, widzę łopcego. Stan na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o uzbrojenie, masakra. Jeżeli natomiast... zginę, to będziemy kończyć odcinek i zrobimy sobie czwarty, ostatni. I tak wydaje mi się, że za dużo odcinków poświęciłem tej grze. W zasadzie mógłbym to zrobić. O. Yep. O, ciśniaku. No, come on. Jeszcze raz. One more time. Hit me, baby, one more time. Chyba Britney Spears. Jest następny. Oooo! Dobra, złapali mnie. Nie zdążyłem zespamować, miałem za mało energii. Greyhill Incident. Spróbuj ponownie. Czyli znowu mnie tepnie do punktu kontrolnego. Co wydaje mi się z głównym celem twórców tej gry. Wydłużając w ten sposób rozgrywkę. Dobra, w moim odcinku, w trzecim, dzisiaj to wszystko, w czwarty odcinek, to będzie już na pewno ostatni. Dokończę sobie tą historię, pomimo tego, że najprawdopodobniej, gdyby nie kanał, rnąłbym tą grę w cholerę i żałował wydanej stówy. Tematyka fajna, ale już tak pokpiona i tak słabo to wszystko jest zrealizowane. Ja rozumiem, że te gry indie charakteryzują się tym, czym się charakteryzują, że są po prostu niskobudżetowe, bazują w dużej mierze na pomyśle, natomiast to jest tragedia. Może nie tragedia, no ale jest słabiutko. Dobra, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam pomimo wszystko na ostatni, czwarty odcinek już niedługo. Także trzymajcie się, nara. Cześć.